Politechnika Warszawska, jak każdy bardzo dobry uniwersytet, ma w swoim celu przede wszystkim wykształcić elity społeczeństwa. W szerokim tego słowa znaczeniu. Dziś jest czas na to, aby młodzi ludzie, którzy zaczynają studiować, przede wszystkim widzieli cel, do którego dążą. A więc uczenie projektowe. Jeżeli młody człowieku chcesz być kimś, chcesz być elitą techniczną, elitą, w ogóle elitą społeczeństwa, w każdym obszarze działalności człowieka, to dziś, młody człowieku, musisz widzieć cel, do którego dążysz. A więc, jeżeli masz zrealizować ten projekt, to musisz się nauczyć równań różniczkowych. To musisz umieć symulować pewne zdarzenia, które dzieją się w otaczającym cię świecie przy pomocy narzędzi, które wytworzyli inni. Współczesnych systemów symulacyjnych, wielkich mocy obliczeniowych, którymi dysponujemy i tak dalej, i tak dalej. A więc widząc cel, musisz przejść przez pewien etap kształcenia i to kształcenia bardzo określonego. Tworząc proces dydaktyczny, tworząc proces badawczy, rozwijając tych młodych ludzi, którzy zdecydowali się studiować na Politechnice Warszawskiej, musimy myśleć o dalekosiężnych zadaniach, które stoją, będą stały przed tymi ludźmi. Musimy takich wykształcić, aby byli chłonni na wiedzę przez całe swoje życie, aby rzeczywiście mogli sprostać tej dynamice rozwojowej, którą dziś obserwujemy, zwłaszcza w naukach technicznych. Pracodawcy poszukują ludzi twórczych i poszukują ludzi, którzy mają wiedzę o narzędziach i możliwościach działania z ostatnich kilku lat. Po Politechnice Warszawskiej, praktycznie rzecz biorąc, żaden student nie ma większego problemu ze znalezieniem pracy.